Witam Państwa. Chcę dzisiaj Państwu pokazać przepis na pirogi z kapustą. Przepis jest prosty. Przyrządzenie tych pirożków wymaga trochę pracy, ale naprawdę warto. JBDJ i będę Państwu pokazywał, jak się to robi, bo nie mogę się powstrzymać od jedzenia tych smakowitych pirożków. Mianowicie. Ciasto robiłam na pirogi, na sztolnicy, rozmiszowa, ugniatowa, no i kroiła takie placuszki jak na pirogi. Następnie kapusta, taką, ja tu mam taką kiszoną, najlepsza jest taką swojską kiszoną kapusta. Gotuję ją, odłożyła, dodaję wadoni smażonej cebuli. Może być na boczku smażona, może być na szmolcu. Lepsze taki ekologiczny jest. Ponieważ to tak przesiekowate kapusty, żeby była drobniejsza. Do smaku to doprawiła pieprz, sól. I dajewa normalnie na pirogi, kleiwa jak nie, pirogi takie zwykłe się robi. Wrzucała do wody gotującej się. I gotujewa do czasu, aż one wypłyną. Nabirowa na talerzy są gotowe. A jeszcze łomasta, łokrasa jest bardzo ważna. Skwarków bardzo dużo. Słoninę kroiła na drobne kawałeczki. Wrzucała na patelnię, smażyła. Zieloną przypiece. Polewowa te pirogi. Och, tak bogato, żeby aż prawie pływały w tym. I iwa, to jest gotowa do jedzenia. Pychota poprawa. Ja to Państwu polecam tę potrawę. Cała rodzina będzie zadowolona z tej potrawy i se poi. Także bardzo Państwu polecam tę potrawę. I życzę wszystkim smacznego, delektowania się tą potrawą. Naprawdę se poicie, ludzisko, naprawdę se poicie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.